Opowiadamy, jak wrażenia z biegu. Było bardzo fajnie. Jeszcze raz bym pobiegła. A nie możesz po południu, 18? Nie, no nie, może za rok. Nie, no, my bardzo chętnie pobiegniemy. Było mega. Wystarczy wrażeń na dziś, naprawdę. Czy dystans nie był za długi? Nie, no był 100 raz. A które przeszkody były najtrudniejsze? Było to tam, albo ja byłam... Tak, dokładnie. Przechodzenie pod tym, to było najtrudniejsze. Włączyć piąty wieczek. Bo strasznie nogi się zaklinowały. A któreś może były zbyt łatwe. Poty naprawdę będą mega. Przechodzenie przez płot, nie? Roku, kto nie widział, niech włączy. Tak, bieg do mecy. Czyli jeśli taka impreza byłaby za rok, to bierze się udział. Tak, bierzemy. Na pewno się pojawimy. Kamerą GoPro, filmując wszystko, uwieczniając całą rywalizację. Powiedzcie nam, jak się podobał bieg. Zajebiście. Nie no, nawet fajnie, ale męczące strasznie. Ale czy dystans za długi? Może, kondycja może słaba bardziej. A trenowaliście jakoś? Nie, spontaniczne podejście. A jeśli taki bieg odbyłby się za rok, to bierzecie udział, czy macie dość? Jak kondycję poćwiczę, no to możliwe, że wezmę udział. Ale jak to trenować w domu? Ustawić snopki i opony? No można też. A to tutaj dla kolegów co było najtrudniejsze? Dajmy teraz najgorsze. Chodzenie po wodzie. Po wodzie chodzenie to było masakra. A może któraś przeszkoda zaskoczyła tym, że była zbyt łatwa? Znaczy zbyt łatwa to nie było aż tak trudne wszystkie. Wszystkie były takie... Snopki może były takie nie najgorsze. 30 osób i mamy... Dobra. Jak się biegło? Super. Trudna trasa, ale było naprawdę warto. No. Fajnie. Byliśmy w takiej grupie i chcieliśmy w grupie tutaj dotrzeć i każdy sobie pomagał, więc było naprawdę super. No ale jak trudna trasa, jak słyszę, że niektórzy by drugi raz nawet pobiegli dzisiaj. To chyba za łatwo. No. Naprawdę. Pobiegłoby się drugi raz, ale no trudna była. No nie wiem, co tutaj powiedzieć. Drugi raz nie chcę być tak mokro jak dzisiaj. A jakie rady macie dla osób, które chciałyby wziąć udział w takim przedsięwzięciu? Jakie rady? Na pewno ubiór bardzo dobry, bo tamten, a poza tym zgrana grupa, żeby każdy sobie pomagał. To jest najważniejsze chyba. No, to jest najważniejsze chyba. Myślicie, że można trenować jakoś do takiej imprezy w domu, gdzieś? Można, bo to jest fajna zabawa, więc nawet można by z tego zrobić hobby, tak naprawdę. Tak. Czyli w przyszłym roku bierzecie udział? Tak, tak.